Dzień dobry. Zapraszam na Chorzowski Serwis Informacyjny. Zobaczmy skrót wydarzeń. Goście z Chile w Chorzowie. Ruch Chorzów znów w akcji. Inauguracja Akademii Seniora. Młodzi odkrywcy na szlaku. Parkowy herc klekoty. Od 8 lutego gościliśmy w Chorzowie grupę nauczycieli z chilijskiego miasta Coquimbo. Podczas swojej kilkudniowej wizyty mieli oni okazję wymienić doświadczenia z polskimi pedagogami oraz zwiedzić trochę regionu. Wzięli też udział w treningach chorzowskich piłkarek ręcznych w hali Morris oraz w szkoleniu dzieci w Zespole Szkół Sportowych nr 2 imienia Gerarda Cieślika. To jest jeden element projektu, który nazywa się Polska Chilena Sportowa, Chile Polonia Deportes, które realizujemy w Chile już od 4 lat. Realizacja przedsięwzięcia obejmuje m.in. prowadzenie wspólnych projektów promujących piłkę ręczną oraz Polskę i Chile, współpracę w zakresie metodyki, merytoryki i techniki nauczania piłki ręcznej. Robią nauczyciele bardzo wiele dobrego dla dzieci z bardzo biednych rodzin, aż nawet można powiedzieć dzieci wychowujące dzieci, ponieważ nie ma tam jakiejś opieki społecznej, a nauczyciele starają się poza pracą zapewniać tym dzieciom coś innego oprócz tego, co mają w domach. 10 lutego w małej sali posiedzeń w Urzędzie Miasta Chorzów podpisano list intencyjny dotyczący współpracy chorzowskich placówek sportowych ze szkołami z Chile. Tak jak my uczyliśmy się od innych, tak możemy teraz podzielić się swoją wiedzą, doświadczeniem z innymi. Jest to bardzo potrzebne, myślę, że obu stronom. Jest to bardzo miła chwila dla Chorzowa, że to właśnie nasz KPR, nasz UKS, nasza szkoła sportowa nr 21 bierze w tym programie udział. Podczas spotkania goście podziękowali prezydentowi miasta za gościnność i chęć współpracy. Niebiescy znów w akcji. 8 lutego w hali Morris w Chorzowie miała miejsce oficjalna prezentacja drużyny Ruchu Chorzów przed rundą wiosenną Ekstraklasy. Wszyscy gracze oraz członkowie sztabu szkoleniowego zostali przywitani przez fanów żywiołowym dopingiem. To kolejna moja prezentacja, co pół roku. Jest świetna atmosfera i naprawdę kibice dają radę i jest świetny doping. Trener Waldemar Fornalik wręczył koszulki trzem nowym piłkarzom. Dołączyli do nas Łukasz Handzel, dołączył do nas Łukasz Moneta i zajrzeliśmy do własnych kadr i dołączył do nas młody Przemek Wargiel, wychowanek akademik. Na początku chcę w ogóle zacząć grać, także od tego trzeba, to jest punkt wyjścia, a później no wiadomo, no, chcę robić wszystko, żeby zespół wygrywał, a nie patrzeć tylko na siebie. Nastroje wśród zawodników przed wznowieniem rozgrywek są całkiem dobre. Nasze plany są takie, żeby wygrywać każdy kolejny mecz, a to na pewno zaowocuje tym, że awansujemy do pierwszej ósemki. Pierwszy mecz drużyna zagrała 4 dni później z Zagłębiem Lubin. Spotkanie zakończyło się bezbramkowym remisem. Byliśmy przygotowani na to, że Zagłębie postawi twarde warunki, że nie przebierają w środkach i nikt nie będzie odstawiał nogi. Także myślę, że też odwdzięczaliśmy się czasami tym samym, także nikt myślę, że nie odstawiał nogi, mimo że były twarde pojedynki i dlatego nie straciliśmy tej bramki. Myślę, no, walczyliśmy o 3 punkty, a z przebiegu meczu można powiedzieć, że to jest ciężko wywalczony punkt mimo wszystko, bo Zagłębie postawiło dzisiaj trudne warunki, ale wiadomo, że graliśmy pełną pulę i szkoda tych 2 punktów. Myślę, że jeśli chodzi o takie klarowniejsze sytuacje, to mieliśmy ich więcej i szkoda, że nie udało się ich wykorzystać, bo mogliśmy tu dzisiaj pokusić o 3 punkty, a tak gdzieś tam tylko remis i jakiś tam niedosyt. Ruch aktualnie plasuje się na 6. miejscu tabeli, a kolejny mecz Chorzowianie zagrają z Górnikiem Zabrze. Eee! 12 lutego w dużej sali sesyjnej Urzędu Miasta uroczyście zainaugurowano nowy semestr Chorzowskiej Akademii Seniora. My jesteśmy w dalszym ciągu w szoku, bo co spotkanie i co inauguracja, to tych ludzi jest więcej, nie mieszczą się nam już, muszą siedzieć na balkonach. To cieszy, dlatego że to oznacza, że to, co prezydent jakby zdecydował się robić na rzecz osób starszych, ma sens. I jest to po prostu coś innego, nie telewizja, nie książki, które też czytam pasjami, tylko po prostu aktywna forma spędzania czasu z innymi, którzy się też tak młodo czują. Ze starszymi osobami bardzo dobrze mi się zajęcia prowadzi. Są to osoby, które bardzo są pilne, przykładają się i są to osoby, które często właśnie robią to dla siebie. W tym roku w programie znajdzie się kilka nowości, między innymi nauka języka rosyjskiego oraz hebrajskiego czy zajęcia jogi.
Cieszę się, że w ogóle taka inicjatywa powstała, że pomagamy, że integrujemy się razem, że uczymy się czegoś nowego, poznajemy wspaniałych ludzi. Jestem zadowolona i polecam innym seniorom, żeby nie siedzieli w domu, żeby wyszli i byli razem z nami. Oficjalną inaugurację Akademii Seniora poprzedził mniej formalny bal zorganizowany kilka dni wcześniej w nowej siedzibie strefy wolontariatu. Dzisiaj artystycznie rozpoczynamy sezon, jeśli chodzi o wydarzenia skierowane dla seniorów. Jest to artystyczna inauguracja kolejnego semestru Chorzowskiej Akademii Seniora i Dzielnicowych Akademii Seniora. I po raz pierwszy w historii, jeśli chodzi o naszą obecność w tym budynku, który jest budynkiem po byłym MDK Centrum. Pierwsza impreza od wielu, wielu lat. Mam nadzieję, że to będzie taki początek wszystkich nowych inicjatyw, które będą miały tutaj miejsce. Oprócz nowej siedziby zmienił się też sposób, w jaki funkcjonuje Chorzowska Strefa Wolontariatu. Od teraz działa ona pod skrzydłami Centrum Integracji Międzypokoleniowej. Chcemy integrować te pokolenia i chcemy organizować projekty, wydarzenia, gdzie te pokolenia miałyby okazję się spotkać. Centrum Integracji Międzypokoleniowej to właściwie takie skrzydła, pod którymi działa Chorzowska Akademia Seniora, Klub Malucha, Chorzowska Strefa Wolontariatu oraz program Chorzów 60+. Ponieważ przestała nam wystarczać dotychczasowa formuła, wszystko działo się pod szyldem Chorzowskiej Akademii Seniora, ale rozmach tego, myślę, przerósł również nasze oczekiwania, dlatego konieczne stało się założenie Centrum Integracji Międzypokoleniowej, które skupia wszystkie te działania w jednym. Zapraszamy wszystkich chorzowian na zajęcia w ramach centrum, a po więcej informacji na stronę www.chorzow.eu. W szkole podstawowej nr 1 imienia Janusza Korczaka w Chorzowie zaprezentowano książeczkę pod tytułem Młodzi odkrywcy na szlaku, która ma promować wśród najmłodszych szlak zabytków techniki. Książeczka skierowana dla dzieci, klas 1-3, wychowanie wczesnoszkolne, pokazująca, że dziedzictwo industrialne województwa śląskiego może być fascynujące nie tylko dla dużych pasjonatów techniki, ale również dla tych najmniejszych. Książeczka pełna ciekawostek, zadań, interesujących propozycji również na zobaczenie tych obiektów, które bardzo często są tak naprawdę za rogiem. I naszym zadaniem jest to, żeby już od najmłodszych lat pokazywać, że były kopalnie, były huty, muzea drukarstwa i tak dalej. To obiekty warte poznania, bo za nimi stoją fascynujące historie. Książka będzie dostępna we wszystkich szkołach w województwie śląskim, a także w formie elektronicznej na zabytkitechniki.pl. Po raz drugi w Parku Śląskim w Chorzowie zorganizowano bieg pod nazwą Parkowe Hersklekoty. W Gwarze Śląskiej Hersklekoty to kołatanie serca. Jak sama nazwa wskazuje, Parkowe Hersklekoty odbywa się w parku i nie chodzi tylko o miłość. Oczywiście miłość do drugiej osoby, miłość do biegania, ale hersklekoty mają wywołać kołatanie serca na skutek górek, pod które biegacze będą wbiegać. Dorośli rywalizowali na dystansie 5 km, dzieci pobiegły kilkaset metrów. Około 100 dzieciaków wystartowało dzisiaj i ponad 600 w biegu głównym. Nie powiem dorosłych, bo startują też dzieci w biegu głównym. Trasa wjedzie przez wzgórza tutaj Planetarium Śląskiego w kierunku zoo, w kierunku telewizji i z powrotem tutaj alejką w dół. Zapisy uruchomiliśmy 1 stycznia, natomiast 3 stycznia, czyli po 3 dniach, listy były już pełne. Mieliśmy wyczerpany limit, bo wprowadziliśmy limit na 600 osób i zapełni się w 3 dni. Organizujemy biegi już nie pierwszy raz. Robiliśmy Mikołaja, no tym razem postanowiliśmy zorganizować coś w walentynki. No i jest już to drugi nasz bieg z tej okazji i z tego, co widzimy, zainteresowanie jest bardzo duże, bo jest 2 razy więcej osób niż rok temu. Jako pierwszy do mety dobiegł Radosław Beręcz. Było dużo krosowego terenu, dużo lasu, śliskich ścieżek błota, więc no, trasa nie była łatwa. Jeśli chodzi o sam bieg, myślę, że gdyby było dużo więcej rywali na wyższym poziomie, no to zwycięstwo nie przyszłoby tak łatwo. No, jestem zadowolony z tego. Pierwszy start na rozpoczęcie sezonu, więc myślę, że jak najbardziej udany. Bieg miał także wymiar charytatywny. Można było wesprzeć Fundację Iskierka. Zobaczmy, co ciekawego w najbliższym czasie odbędzie się w naszym mieście. Stadion Śląski zaprasza wszystkie dzieci do udziału w wydarzeniach w ramach ferii zimowych. 26 lutego w HCK odbędzie się premiera spektaklu muzycznego pod tytułem Jak nie my, to kto? Zapraszamy na kabaretowe spotkanie z Piotrem Bałtroczykiem już 28 lutego w MDK Batory.
Dziś to już wszystkie informacje. Obszerniejsze relacje znajdą Państwo na stronie com.tv.pl oraz chorzów.tv. Na kolejny serwis zapraszam we wtorek za tydzień. Do zobaczenia!